Dzień dobry, witamy w wirtualnym muzeum. Dzisiaj opowiemy sobie trochę o tym, jakie wystawy będzie można zobaczyć w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie. Oczywiście, jakie wystawy czasowe będzie można zobaczyć w tym sezonie 2020, kiedy już minie czas kwarantanny. Ze mną nasz gość, Joanna Witulska, archeolog z naszego muzeum, który zajmuje się wystawami. Witamy Asiu. Dzień dobry. Ile wystaw czasowych będzie dostępnych w 2020 roku? W pawilonie muzealnym przewidujemy dwie wystawy czasowe, Jedna na tak zwanej dużej sali wystawowej. Będzie ona poświęcona wczesnemu średniowieczu. Zabytki dostaniemy z zaprzyjaźnionego muzeum z Ostrowa Lednickiego, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Natomiast druga w mniejszej sali będzie poświęcona skórnictwu o obuwiu z późnośredniowiecznemu, nowożytnemu, z Muzeum Archeologicznego z Gdańska. To może zacznijmy od tej pierwszej wystawy dotyczącej wczesnego średniowiecza. jakiego ona będzie nosić tytuł? No, będzie się nazywała dość zabawnie i przewrotnie Trzy Światy Księcia Mieszka. Czy to znaczy, że książę Mieszko miał swoje trzy światy? To się okaże na wystawie. Zrobimy specjalny podział na te trzy światy, czyli na część władczą, czyli księcia Mieszka i jego dworu, na część kościelną, czyli książę Mieszko przyjmuje chrzest oraz na część ludyczną, czyli służebnicy księcia Mieszka, którzy zaopatrywali jego i jego dwór w przedmioty codziennego użytku. To jest jeden podział, który my przyjęliśmy, ale każdy z oglądających będzie mógł wyłapać również inne światy księcia Mieszka i będzie mógł takiego podziału dokonać samodzielnie. Jakie więc zabytki z Ostrowa Lednickiego będzie można zobaczyć na tej wystawie, takie najciekawsze? Dostaniemy bardzo dużo zabytków, prawie 300. Jak na powierzchni naszej sali będzie bardzo gęsto. Zabytki będą dotyczyły, tak jak już mówiłam, wczesnego średniowiecza i będą podzielone na te trzy te kategorie. Jakie najciekawsze? Najciekawsze wydają się być e, związane z początkiem chrześcijaństwa, z kultem. E, takim czołowym zabytkiem można powiedzieć jest goteka, czyli taka szkatułka na relikwie drzewa Krzyża Świętego. A czy będzie można zobaczyć jakąś broń? Czy będą topory, czy będą miecze? Będzie tego bardzo dużo. Będą i topory, i miecze, i różne oprzyrządowanie jeździeckie, ponieważ wojownicy na Ostrowie Lednickim byli, bronili tej wyspy i zostało dużo pozostałości po nich, w postaci uzbrojenia przede wszystkim. Również ciekawym okazem jest kolczuga, czyli taka odzież ochronna wojowników. Która zachowała się na ziemiach polskich bodajże w takim stanie, to jest jedyny taki okaz. A w jakiej postaci zachowała się ta kolczuga? Czy można zobaczyć, jaki ona miała krój i jaką część ciała wojownika zasłaniała? Niestety nie, ponieważ kolczuga jest zwinięta. Jest to tylko taki jakby fragment, ale można doszukać się na niej oczek, kolczugi i można nawet zobaczyć nity. No dobrze, mamy wojownika, mamy element związany z nową wiarą, a co z tymi normalnymi, zwyczajnymi ludźmi? Co z ich życia będzie można zobaczyć na wystawie? Na wystawie podzieliliśmy gabloty według e, rzemiosł, rękodzieła, które wykonywali. Będzie można zobaczyć, jak uprawiali ziemię, przy pomocy jakich narzędzi, e, jak łowili ryby. Mamy, na wystawie jest miejsce przeznaczone na dłubankę, czyli łódkę wykonaną z jednego pnia drewna. Będzie ona mierzyła około 6 Metrów, więc bardzo dużo przestrzeni na wystawie. E, życie codzienne, czyli lepienie naczyń, kactwo, przygotowywanie potraw i oczywiście nie może zabraknąć kowalstwa, rogownictwa i ciesielstwa, łącznie z bednarstwem, czyli wykonywaniem naczyń z klepet. W jaki sposób robi się taką wystawę? To znaczy, od czego trzeba zacząć, myśląc w ogóle o tym, żeby jakiś temat przedstawić za pomocą wystawy? Trzeba mieć na początku spis zabytków. Czyli wiedzieć na podstawie czego się robi taką wystawę. Później należy napisać do niej scenariusz, co się chce przedstawić, w jakiej kolejności. Wszystkiego oczywiście nie możemy na wystawie powiedzieć, ponieważ byłoby to męczące dla odbiorców. Musimy stawiać na zabytki. I one są na pierwszym miejscu. Później się go zresowuje plan i przystępuje do działań już na samej wystawie. A działania na samej wystawie to jest coś, co mnie zawsze w jakiś tam sposób interesuje, bo to jest taka praca troszkę majsterkowicza, jak się wydaje. Mm. Za każdy razem przecież sala wygląda inaczej. W jaki sposób dostosowuje się salę do tego, żeby dostosowywała swój kształt jakby do tematu wystawy inaczej niż poprzednio? To już zależy od naszej fantazji i wizji. E, zaczynamy od budowy ścianek działowych, zależy jak chcemy tą przestrzeń podzielić. Dobieramy wielkość gablot, kolory y, gablot, jak, żeby zabytki prezentowały się jak najlepiej. E, opracowujemy plansze, zarówno tekstowo, graficznie. Także to jest wiele składników, które później tworzą całą wystawę. Ile gablot będzie można zobaczyć podczas wystawy Trzy Światy księcia mieszka? Koło 20. Dosyć dużo, szczególnie dlatego, że mamy dużo zabytków. 300 zabytków to jest naprawdę spogo jak na tak niewielką salę. A czy wystawie będą towarzyszyły jakieś dodatkowe atrakcje? Planujemy szereg atrakcji związanych z wystawą. Oczywiście w momencie, gdy się ona otworzy. Teraz nie jesteśmy jeszcze w stanie powiedzieć, kiedy dokładnie to otwarcie będzie. Na pewno Państwa poinformujemy o otwarciu. Bo planowo, którym... według pierwotnego pomysłu. Miało to być 1 maja, ale ze względów epidemiologicznych może to ulec zmianie. Także zapraszamy na otwarcie. Wtedy będą przedstawiciele również z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Będzie oprowadzanie kuratorskie. Takie oprowadzania chcemy powtórzyć kilkakrotnie w ciągu sezonu. Chcemy zrobić lekcje rodzinne do tej wystawy. Weekendowe, na które również serdecznie zapraszamy. A nasi najmłodsi y, przedstawiciele grona turystów i zwiedzających, co oni będą mogli znaleźć dla siebie na tej wystawie? Koncepcja wystawy zakłada, że znajdą na niej dla siebie coś zarówno dorośli, jak i dzieci. Dorośli będą mogli oglądać zabytki, przeczytać plansze, a w tym czasie dzieci będą miały zapewnione atrakcje na wystawie. Coś ułożyć, coś pokolorować, coś dotknąć, coś odnaleźć. Nie chcę tutaj zdradzać szczegółów, zapraszamy już jak będzie otwarta. No, wydaje się bardzo ciekawa propozycja. A co z drugą wystawą? O ile dobrze pamiętam, wspominałaś o butach. Tak, wystawa nazywa się Każdy krok zostawia ślad i pochodzi ona ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, z wykopalisk, które to muzeum prowadziło na terenie miasta Gdańska, i będzie składało się z obuwia. Późnośredniowiecznego i nowożytnego. Wystawa o księciu Mieszku dotyczy wczesnego średniowiecza, buty zaś będą późnośredniowieczne. Ile lat mniej więcej będzie dzieliło te dwie wystawy? Książę Mieszko, to jest X wiek. Średniowiecze, późne średniowiecze to jest połowa XIII-XIV wiek, Czyli mamy jakieś 300 lat. Mieszko raczej nie chodził w tych butach, które będzie można zobaczyć na drugiej wystawie. W takich raczej nie, chociaż może pojawią się e, z, lekko zniszczone, ale egzemplarze również wczesno-średniowieczne. Jak to się stało, że tak nietrwałe wydawałoby się przedmioty, jak buty zachowały się przez kilkaset lat w Gdańsku? E, skóra zachowuje się w ziemi nie najgorzej. Gorzej jest z tkaninami. Najlepiej oczywiście zachowuje się w wagonkach podmokłych. Gdańsk takie oferuje. Najlepiej zachowują się natomiast w latrynach. A to ciekawe. Dlaczego? Ze względu na panujące tam środowisko. A kto w ogóle chciałby wrzucić buty do latryny? Najlepszy kosz, ówczesny. No, może już nie wnikajmy <noise> głębiej w temat, aczkolwiek wydaje się interesujący. E, czy te buty, które wydobyto w Gdańsku, one wyglądają tak, jak były używane, czy są mocno zniszczone? W jakim stanie są te znaleziska? E, buty są po konserwacji, zatem one wyglądają praktycznie tak, jak były noszone. Oczywiście przed konserwacją każdy element, obuwia był oddzielnie znaleziony, ponieważ tak jak mówiłam o granika, czyli na przykład nitki, którymi zszywano, czy to były wełniane, czy lniane, raczej lniane, nie zachowały się, więc do konserwacji takie elementy obuwia przed konserwacją były osobno, po zakonserwowaniu zostały one zszyte. Współczesną nitką ta nitka jest widoczna, więc Państwo spokojnie odróżnią elementy historyczne od współczesnych. Jak wyglądały takie buty? Czy one już przypominały te nasze dzisiejsze, czy miały bardziej baśniowe kształty? Późnośredniowieczne, nowożytne przypominały nasze buty, jednak w pewnych okresach zaczęto wymyślać im różne formy, na przykład bardzo długi nosek. Zaczynają się też pojawiać obcasy, ozdobne klamry. Także można powiedzieć, że one wyglądają takie jak współcześnie, ale również jak z bajek dla dzieci. Z bajek znamy bardzo fantazyjne buty z niezwykle długimi czubkami. Ja zawsze myślałem, że to jest wymysł baśniowy. Okazuje się, że w średniowieczu faktycznie takie buty noszono. Czy Im pow... dłuższy czubek buta, tym osoba zamożniejsza. Dochodziło do takich sytuacji, że nosek musiał być podwiązywany pod kolanem, ponieważ niewygodnie się Siło takie buty. Pod kolanem to znaczy, że on musiał mieć dobre pół metra długości. Albo i więcej. Takie będzie można zobaczyć na wystawie? Tak. To może nie z takim długim czubkiem, ale z czubkiem troszkę mniejszym. To ile butów łącznie wystąpi na tej wystawie? Będziemy mieli około 95 zabytków z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Nie będą to same buty, a będą to też ozdobne elementy obuwia typu właśnie sprzączki i narzędzia skórnicze, przy pomocy których te buty wykonywano. Wystawa Każdy Krok zostawia ślad z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Wędruje już dłuższy czas. W jakich muzeach była przed Muzeum Archeologicznym w Biskupinie? Obecnie Znajduje się w Wilnie, na Litwie, i do końca kwietnia niemal ma się tam znajdować. Zobaczymy, czy uda nam się tę wystawę przewieźć, żeby ją u nas otworzyć jak najszybciej. Tak samo jeżeli chodzi o Ostrów Lednicki, w tym momencie, no niestety nie możemy jechać po zabytki, więc działamy na wystawie technicznie. Ja zawsze lubię dopytywać o atrakcje, które nasi najmłodsi będą mogli spożytkować podczas wizyt na wystawach. Co oni z kolei zobaczą na wystawie o butach, co będzie przeznaczone specjalnie dla nich? Na wystawie będzie puszczany film, który opowiada krótko o historii skórnictwa. Jest to film animowany, na który najmłodsi z chęcią zapewne obejrzą. Będą również warsztaty i zajęcia dla dzieci, między innymi będzie można uszyć samemu but. Taki prawdziwy, średniowieczny but? No nie ze skóry, z filcu. Czyli z materiału też używanego w średniowieczu. Tak. Może nie do butów, ponieważ nawet buty po domu były wykonywane raczej ze skóry, z drewna, ale myślę, że będzie jakaś ta atrakcja dla dzieci według oczywiście wzorów wykrojów średniowiecznych. To może podsumowując, dlaczego warto chodzić na wystawy? Zawsze można się czegoś ciekawego dowiedzieć, szczególnie, że. Dwie wystawy, które teraz będziemy otwierać, dotyczą średniowiecza. Są to zagadnienia, które są poruszane w szkołach, dlatego dzieci będą miały już jakąś podstawową wiedzę, również o tym, wyniosą z nich, będą mogły przez zabawę dowiedzieć się kilku ciekawych, interesujących rzeczy, a dorośli poszerzą swoją wiedzę. Dziękuję Ci, Asiu, za te informacje, które nam udzieliłaś. Ja od siebie dodam, że obie wystawy są związane, tak jak wspomniałaś, ze światem średniowiecza, czy to wczesnego, czy późnego, co również łączy się z tematem tegorocznego festynu archeologicznego, podczas którego będziemy poruszać zagadnienia związane z początkami naszego państwa, a więc z wczesnym średniowieczem. Dziękuję Państwu bardzo za wysłuchanie tego wywiadu. Zapraszamy na dalsze atrakcje związane z cyklem Wirtualne Muzeum. Śledźcie naszą stronę internetową biskupin.pl, zaglądajcie na nasz portal facebookowy oraz na kanał YouTube, gdzie wiele ciekawych filmów, transmisji i wywiadów z naukowcami z całej Polski. Dziękujemy i do usłyszenia! Do widzenia.